Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego 5. modułu kursu Technologiczne podstawy chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Wprowadzenie możliwości ekologicznej produkcji rolniczej i chowu zwierząt stworzyło nową gałąź produktów, które zgodnie z założeniami wykazują się lepszą jakością, a ich wytworzenie ma minimalny negatywny wpływ na środowisko. Ekologiczne metody chowu zwierząt zakładają dostęp zwierząt do obszarów swobodnego wypasu i wybiegów. Liczba sztuk zwierząt na jednostkę powierzchni jest ograniczona. Żywienie opiera się na paszach wytworzonych w sposób ekologiczny. Stosowanie niektórych leków weterynaryjnych w profilaktyce jest zabronione. Produkcja roślinna i zwierzęca powinny być zintegrowane ze sobą. Zanieczyszczenia ograniczone są do minimum. Ekologiczny chów zwierząt powinien zapewnić utrzymanie równowagi paszowo-nawozowej, co umożliwia zamknięty obieg materii w gospodarstwie. Obecność zwierząt wymusza włączenie do upraw roślin pastewnych, co poszerza bioróżnorodność oraz zapewnia gospodarstwu własne nawozy organiczne. Dopuszczalna zawartość azotu nie może przekroczyć 170 kg na hektar w łącznej ilości obornika zastosowanego w ciągu roku, co determinuje liczbę zwierząt, jakie można utrzymywać w gospodarstwie. Jeżeli wystąpią nadwyżki obornika, to gospodarstwa mogą ze sobą współpracować w zakresie sprzedaży tych nadwyżek. Zapoznajmy się ze schematem prezentującym obieg materii i podstawowe zasady rolnictwa ekologicznego. Pasze gospodarskie, odrzucenie syntetycznych dodatków paszowych, chów zwierząt zgodny z wymogami gatunku, naturalne metody leczenia zwierząt, nawozy gospodarskie, mechaniczne ograniczenie zachwaszczenia, biologiczna ochrona roślin, wydłużone płodozmiany. Jeżeli zwierzęta gospodarskie mają być sprzedawane jako produkty ekologiczne, muszą być utrzymywane zgodnie z zasadami tego typu produkcji przez co najmniej 12 miesięcy, w przypadku zwierząt z rodziny koniowatych i bydła przeznaczonych do produkcji mięsnej, 6 miesięcy, w przypadku małych przeżuwaczy i świń, 6 miesięcy, w przypadku zwierząt przeznaczonych do produkcji mlecznej, 10 tygodni, w przypadku drobiu do celów produkcji mięsnej, 6 tygodni, w przypadku drobiu przeznaczonego do produkcji jaj. Zapobieganie chorobom w produkcji ekologicznej polega przede wszystkim na odpowiednim doborze ras i odmian przystosowanych do danego środowiska. Poza tym dozwolone jest wzmacnianie odporności i zapobieganie infekcjom poprzez praktyki odpowiednie do wymogów gatunku, dostosowanie obsady zwierząt tak, by uniknąć nadmiernego zagęszczenia, stosowanie dobrej jakości pasz, zapewnienie dostępu do pastwisk i regularnego ruchu w celu wzmocnienia naturalnej odporności. W przypadku wystąpienia choroby stosuje się leki roślinne w postaci wyciągów lub esencji, leki homeopatyczne lub pierwiastki śladowe oraz substancje dopuszczone w rozporządzeniu Rady EWG 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991 roku w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych. Jeśli użycie wymienionych środków okaże się nieskuteczne, można stosować syntetyczne leki weterynaryjne. Hodowla zwierząt w gospodarstwie ekologicznym regulowana jest przez rozporządzenie Rady EWG 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991 roku w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych. Dziennik Ustaw 198 z 22 lipca 1991 roku, które dotyczy następujących zagadnień: ogólnych zasad produkcji, przekształcania gospodarstw na produkcję ekologiczną, pochodzenia zwierząt, ich karmienia, zapobiegania chorobom i leczenia weterynaryjnego, praktyk gospodarskich, warunków w pomieszczeniach gospodarskich i na wybiegach oraz warunków transportu. W rolnictwie ekologicznym zabrania się trzymania zwierząt na uwięzi, przycinania ogona, piłowania zębów, kształtowania dziobów lub usuwania rogów. Zabronione jest także wymuszone karmienie.
Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.